Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiejsza część teraźniejszej prawdy, ósma część, jest zatytułowana Nawyk czytania Pisma Świętego. Pismo Święte, czy też inaczej Biblia lub Słowo Boże, jest bardzo dostępne obecnie na polskim rynku. Można różne przekłady kupować. Tu mam na folderze dwa najbardziej popularne w Polsce przekłady. Ten czerwony to jest Biblia Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, zwana też Biblią Warszawską, a z prawej strony mamy Biblię Tysiąclecia wydawnictwa Palotinum. Jeżeli ktoś jest zainteresowany historią Pisma Świętego, jak to przez prawie 2000 lat i więcej toczyła się historia, są do tego specjalne opracowania, które właśnie bardzo szeroko opisują dostępność, czy też różne historie związane z przekładami z oryginałów i tak dalej. To jest oczywiście bardzo dostępne, czy też w internecie. Ale my obecnie zastanowimy się nad nawykiem czytania Pisma Świętego. Nad tym, aby wyrobić sobie pewne dobre chrześcijańskie nawyki. Tym bardzo dobrym chrześcijańskim nawykiem jest czytanie Pisma Świętego. Wiele osób ma różne nawyki, tak jak wieczorna kawa, ciasteczko, wspólne obiady. Ja chciałbym, aby każdy z nas miał taki wieczorny nawyk czytania Pisma Świętego, czy też poranny. No, wszystko zależy od własnego harmonogramu dnia, aby słuchać, czy też przez MP3, czy też z różnych programów, czyste Słowo Boże. Nie jakieś interpretacje Pisma Świętego, nie jakieś wykłady, ale w pierwszej kolejności, aby mieć kontakt z Pismem Świętym, aby zapoznać się z treścią Pisma Świętego. Ja czytam już Pismo Święte, za niedługo będzie około 50 lat. Jestem zachwycony tą księgą. Jak to się mówi, czym dalej w las, tym więcej drzew. I muszę stwierdzić, że to jest boska księga. Tak jak Bóg jest nieskończony, jej treść jest prawie nieskończona. Można ciągle odkrywać nowe prawdy, a pod kierownictwem Ducha Świętego możemy naprawdę wspaniałe rzeczy dowiedzieć się z Pisma Świętego. Tak więc kontynuujmy temat. Co Pismo Święte mówi o sobie? Mówi: błogosławiony ten, który czyta, i ci, co słuchają słów proroctwa. Księga Apokalipsa 1 i 3. Tak więc dobrze robisz, jeżeli czytasz Słowo Boże. Tu jest mamy wspaniały, taki symboliczny obraz przedstawiający młodego człowieka, w który wieczorem w zaciszu swojego domu otwiera księgę Słowa Bożego i jakbyś posłańcy Boży otaczają go. Otaczają go, aby chronić przed przeciwnikiem Boga, który chce, abyśmy opacznie zrozumieli Słowo Boże. Abyśmy nie dostąpili tego błogosławieństwa czytania i słuchania słów Bożych. Musimy zrozumieć, że są dwa różne rzeczy. Czytanie, sam czytam, i słucham. Możemy w czasie słuchania, puszczając jakąś Księgę Pisma Świętego, możemy zauważyć, że ojejku, tego nie zauważyłem. Ojejku, jakie to wspaniałe. A jeszcze jak lektor jest bardzo dobry, gdzie mamy różne przekłady w sposób taki dramatyczny nawet ujęte, to naprawdę mamy wielką rozkoszę. Tak więc znajdź czas. No niech to będzie na początku pół godziny. Później może być i godzina, i więcej czasu. Zamiast tracić czas na bezsensowne rzeczy,
przeznacz ten czas na czytanie. Na razie czytaj. Tu na razie nic nie, nie jest mowa o zrozumieniu. Czytaj, czytaj. Powolutku wszystkie prawdy biblijne będą zrozumiane dla ciebie. Tutaj widzimy starszego pana, siwa głowa, siwa broda i ma przed sobą trzy różne przekłady i czyta Pismo Święte. Wyrobił w sobie ten dobry nawyk, nawyk czytania Pisma Świętego. Oczywiście ja tu zalecam, że w czasie czytania, aby mieć jakiś notes, żeby notować różne spostrzeżenia, podkreślać, aby tą Biblię jednakowoż no, używać, zaznaczać, podkreślać całe wersety, czy jakieś słowa, można coś na marginesie, jakieś odnośniki pisać, żeby to była Biblia używana, żeby nie była taka czyściutka, jak prosto z drukarni. I można stosować różne przekłady i znaleźć sobie ten najbardziej odpowiadający sobie dobry zwyczaj. I widzimy, patrząc na nawet jego dom, jest taki bardzo ułożony dom, dom spokojny, gdzie właśnie króluje Słowo Boże i prawdziwa chrześcijańska atmosfera. Tutaj widzimy inny sposób studiowania Pisma Świętego. Młodzi ludzie spotykają się i w sposób sobie bardzo adekwatny studiują wersety Pisma Świętego. Ja właśnie w każdą sobotę o godzinie 15 spotykam się z grupą zainteresowanych Pismem Świętym. Czasami jest 7, czasami 12. Różnie przychodzi w każdą sobotę. I czytamy i studiujemy Pismo Święte, werset po wersecie, wolniutko. Ja mówię, nie śpieszmy się, powolutku przeczytajmy. Nie musimy jeden temat zakończyć w jeden dzień. Czasami jest tak, że cały miesiąc albo 3 miesiące studiujemy dane zagadnienie. Obecnie studiujemy zagadnienie świątyni starotestamentowej, świątyni nowotestamentowej. To jest bardzo ciekawa rzecz z uwagi na to, że chyba Pismo Święte najwięcej tematu poświęca, wersetów poświęca świątyni, tam gdzie składano baranki. Tak więc, jeżeli możemy sami, to sami studiujmy. Jeżeli studiujemy w grupie, też studiujmy w grupie. Bo tak jak się mówi, co dwie głowy, to nie jedna. I sami zauważymy, jak ciekawe różne natchnienia dostają właśnie osoby w czasie takiego zbiorowego studiowania Pisma Świętego. Jak ciekawe jest podejście. I może to nas inspirować do głębszego studiowania Pisma Świętego. I nie zapominajmy, popatrzmy, co ten młody człowiek trzyma w lewej ręce, trzyma ołówek. I on sobie podkreśla, notuje. To jest właśnie dobry student. Ma swoje notatki. Tak samo bądź dobrym studentem Pisma Świętego. Rób notatki. Czy tak jak ja, każdy temat ma osobny zeszyt i te wszystkie tematy są odpowiednio podzielone. List apostoła Piotra, pierwszy rozdział. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla nas łasce. To jest piękny werset, który mówi o tej duchowości Pisma Świętego. Wszystko rozgrywa się w sferze duszy człowieka. Człowiek nie widzi Boga, nie widzi Chrystusa, jednakowoż Go miłuje. Słucha Jego słów. I Chrystus, tak jak na tym lewym i prawym obrazku, jest tym dobrym pasterzem. Ma w swojej ręce koronę żywota.
Cel naszej wiary, zbawienie, ale jest też i przeciwnik, który chce nam to odebrać, tak jak w raju. On chce odebrać życie wieczne. On chce odebrać nam raj. A Chrystus jest tym dobrym pasterzem, który szuka tych zagubionych owieczek. I my jesteśmy tymi zgubionymi owieczkami, którzy poszukują. Prorocy poszukiwali, wywiadywali się o tej łasce, pisali, Bóg im objawiał, a my mamy to wszystko w jednym miejscu w Piśmie Świętym zgromadzone. Tak więc studiujmy Boskie Słowo. Mamy bezpośredni kontakt z Bogiem, z Jego Słowem. To jest Jego Słowo. Oto jest kilka wersetów z Księgi Nowego Testamentu. List do Rzymian, 10 rozdział. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Czyli im więcej słuchasz Słowa Bożego, Słowa Chrystusowego, im więcej rozważasz Słowo Boże, tym wiara twoja będzie mocniejsza. Jeżeli twoje słuchanie jest takie od czasu do czasu, lub bardzo rzadko, no to wiara twoja będzie słabła. W końcu powiesz, ojejku, w nic już nie wierzę, nie wiem, czy jest coś, czy nie ma coś. To jest właśnie tak zwany wtórny analfabetyzm chrześcijański. Chrześcijanin staje się ateistą, bo nie dba o swoje chrześcijaństwo. Nie rozwija swojej wiary. Nie pielęgnuje swoją wiarę, zagłodził na śmierć swoją wiarę. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Czyli zatroszcz się o swoją wiarę. A tak się troszcz, żeby były widoczne postępy. Nie, jestem coraz gorszym chrześcijaninem. Ojejku, ludzie narzekają na mnie. Pilnuj samego siebie. Pilnuj się. Pilnuj się przed grzechem, przed lenistwem. Pilnuj nauki, trwaj w tym, bo czyniąc to, samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Czyli pewne korzyści są. Korzyścią ostateczną jest zbawienie. No, Bóg powie, o, byłeś dobrym sługą. A innym powie, o, ty leniwy sługo. Zaraz do nich przejdziemy. Mateusza 4 rozdział. Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Człowiekowi do życia nie jest potrzebny tylko chlebek, masełko, tam sereczek, te przyjemności dla podniebienia. Ale człowiek ma jeszcze duszę, którą też musi karmić. Karmisz ciało, karm duszę swoją. Słowem, które pochodzi z ust Boży. Bóg jest duchem. I troszcz się o swoją duszę i ducha. Troszcz się o nią. A w jaki sposób troszczymy się o swoją duszę i swojego ducha? Troszczymy się przez słuchanie Słowa Chrystusowego. Przez czytanie Pisma Świętego. Apokalipsa, czyli objawienie, 3 rozdział. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Czyli masz uszy, ale słuchaj. Słuchaj głosu Bożego. Jak możesz słuchać głosu Bożego? Czytaj ten głos Boży. I co Duch mówi do zborów, czyli do kościołów, co mówi. Co Bóg mówi przez Ducha swojego Świętego do ludzi. I kiedy będziesz czytał, to usłyszysz ten głos Boży. Może nie od razu usłyszysz, ale będziesz słyszał. Bóg będzie działał na ciebie. Mamy tutaj przedstawioną przypowieść Pana Jezusa o dziesięciu pannach, zapisane w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. 5 panien było głupie, 5 panien było mądre,
Pięć panien było takie frywolne. Widzimy o zabawy, gitary, wineczko, karty, no, teatry, no, życie pełne, jak to się mówi, pełnego luzu. Ach, to pośpimy sobie, poplotkujemy i tak dalej. A w pewnym momencie przychodzi koniec i są nieprzygotowane. I drzwi Królestwa Niebieskiego są dla nich zamknięte. A z prawej strony mamy panny mądre. One troszczą się o życie wieczne. Modlą się, zajmują się sprawami duchowymi, dobroczynnością. Troszczą się o jedne, o drugie. Widzimy, tu nie ma jakiegoś zbytku, pięknych szat, jakiejś gry na lutniach, winka, umilania sobie życia. I kiedy przyjdzie Chrystus, widzimy, z jaką wielką radością tam u góry po prawej stronie wchodzą, a brama Królestwa Niebieskiego jest szeroko otwarta. Tak więc, no jakie życie wiedziemy? Czy te z lewej, czy te z prawej? Życie szybko umija. Nie wiadomo, kiedy jeszcze się kończy. A przykro będzie być niewpuszczonym do środka. Uczyńmy wszystko, aby zatroszczyć się o swoje zbawienie, aby postępy zbawienia były widoczne. W czasach po reformacji żył jeden z reformatorów, George Fox, duchowy przywódca pierwszych kwakrów, głosił ideę chrześcijaństwa opartego nie tylko na Biblii, ale również na objawieniu wewnętrznym, rozumianym jako bezpośrednie działanie Ducha Świętego w duszy człowieka. Mamy Pismo Święte. To jest Pismo Święte jak ciało człowieka. Pismo Święte jest martwe, jeżeli nie ma w nim Ducha Świętego. Jeżeli jest tylko martwą literą, przez czytanie, rozważanie, poprzez otwarcie się na działanie Boże, na działanie Ducha Świętego, otrzymujemy wewnętrzne zrozumienie Słowa Bożego. Wiele osób uważa, że o, trzeba skończyć studia. No, ksiądz to jest taki uczony, czy pastor, on tam wszystko wie, jest namaszczony, jest kolegium nauczycielskie, a ja taka drobna istota, no taka, można powiedzieć, szary wyznawca Chrystusa. Co ja mogę do tego? Weźmy pod uwagę, że Bóg nie ma względu na osoby. Bóg działa na wszystkich ludzi. Otwórz Pismo Święte. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Czytając Pismo Święte, Bóg będzie cię prowadził krok po kroku w zrozumieniu Słowa Bożego. Jak to powiedzieć, to Słowo Boże, to Pismo Święte ożyje w tobie przez Ducha Świętego. To nie będzie martwa litera, martwa ciało, ale to będzie, Słowo Boże będzie żyło w twoim ciele przez Ducha Świętego, który ożywi Słowo Boże w tobie. To będzie to bezpośrednie działanie w duszy człowieka. Że Słowo Boże jest tak jak to nasienie z przypowieści Chrystusa, któremu Bóg daje wzrost. Czytasz? A Duch Święty daje wzrost temu nasieniu. I są widoczne efekty. Tak więc nie uważaj, że tylko nielicznym jest dane zrozumienie Słowa Bożego. Każdy może zrozumieć Słowo Boże. Na każdego może działać Duch Święty. Czytając Słowo Boże, Pismo Święte, wchodzimy na drogę rozwoju. Mamy wspaniałą książkę Edukacja Ellen White, strona 88. Ten, kto ze szczerym zamiarem zrozumienia przystąpi do badania Słowa Bożego
i będzie starał się wniknąć w jego prawdy, wejdzie w ścisły związek z autorem. Gdy to nastąpi, otworzą się przed nim wszystkie możliwości rozwoju. Ja mogę po 50, prawie 50 latach studiowania Pisma Świętego powiedzieć, że to jest czysta prawda. Szczere zrozumienie Słowa Bożego. To jest szczerze. Nie czytasz po to, żeby a, tam się muszę dowiedzieć, jak tam jest, jak to jest w historii, jakie tam są błędy, a muszę tam studiować, aby jakoś pokonać przeciwnika ze Słowa Bożego. Nie, przystępuję, aby wniknąć w jego prawdę. I wtedy autor Słowa Bożego, którym jest Duch Święty, bo pod natchnieniem Ducha Świętego jest spisana ta księga. Otworzą się przed nami wszystkie olbrzymie możliwości rozwoju. Bezkresne pole badania i studiów. Głównym tematem, wokół którego obracają się wszystkie inne w całej księdze, jest plan zbawienia, przywrócenia duszy ludzkiej obrazu Bożego. Każda księga Biblii, każdy jej wiersz rozwija ten wątek i prowadzi poprzez wszystkie czasy, od pierwszej iskierki nadziei danej w raju do ostatniej chwalebnej obietnicy objawienia. I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. Cała Biblia o cudownym podniesieniu człowieka do rangi wyższej, o mocy Bożej, który ma, nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przed każdym człowiekiem, który rozumie tę myśl przewodnią, otwiera się bezkresne pole badania i studiów, posiada bowiem klucz do skarbca Słowa Bożego. Tak samo książka Ewangelii, edukacja. Czyli musimy zrozumieć, jaki jest główny temat Pisma Świętego. To nie jest historia Izraelitów, to nie jest historia apostołów, historia założenia kościoła chrześcijańskiego lub poszczególnych osób, jak żyli, jak postępowali, ale głównym tematem, wokół którego się obracają wszystkie, jest plan zbawienia. Bóg chce zbawić człowieka, na nowo przywrócić duszę ludzkiej obraz Boży. Człowiek został stworzony przecież na obraz i podobieństwo Boże. Ten obraz i podobieństwo Boże zostało zniszczone przez grzech, przez podstępne działanie szatana i jego zwolenników, a Bóg chce to wszystko na nowo powrócić, żeby człowiek wrócił do punktu wyjścia. A jaki jest punkt wyjścia? Punktem wyjścia jest ogród Eden. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Oczywiście nie po to, żeby tylko strzegł ziemię, uprawiał ją, tam miał kobietę, żeby miał dzieci i tak dalej. Ale głównym celem było obraz i podobieństwo. Człowiek miał się rozwijać na obraz i podobieństwo Boga. Ale z uwagi na to, że zamiast słuchać Boga, posłuchał przeciwnika Boga, został grzesznikiem i został wygnany z ogrodu Adam, Eden, z krainy wiecznej szczęśliwości, w krainę mroku. Widzimy, jak tutaj to maleństwo, co widać na tym obrazie przedstawiającym wypędzenie z Edenu, idą, a tu jest naprawdę straszna kraina. Tu mamy wilka, wszystko poniszczone, w krainę śmierci, głodu i nieszczęścia. Co człowiek sobie spuścił na głowę? A Bóg teraz od tego pierwszego momentu chce na nowo człowieka sprowadzić do siebie. Oczywiście na swój sposób. I ten boski sposób jest opisany w Piśmie Świętym. Plan zbawienia. Ja co mam zrobić, aby być zbawiony? Tu jest wszystko szczegółowo opisane, abyśmy mogli wrócić
do ogrodu Eden. I co to będzie dalej? I tak jak ostatnie wersety Pisma Świętego, Księgi Objawienia, 22 rozdział, mówią: oglądać będą Jego oblicze. To, co człowiek stracił, stracił bezpośredni kontakt z Bogiem. Ten bezpośredni kontakt z Bogiem będzie odnowiony. I zgodnie z zasadą, z kim przestajesz, taki się stajesz, będąc w obecności Bożej, spoglądając na boskie oblicze, będąc pouczonym bezpośrednio przez Boga, będziemy odzwierciedlali Boże podobieństwo i Boży obraz. To jest to, co Bóg chce na nowo przyprowadzić na nowej ziemi i na nowych niebiosach oczywiście. Kolejne fotografie z serii oglądać będą oblicze Jego. Ludzie z różnych plemion, różnych języków niosą chwałę swoich królestw, swoich państw. Czwarty, piąty rozdział Apokalipsy jest wspaniały opis tronu Boga, gdzie tam przed Nim siedzi 24 starców i niezliczone tłumy ludzi, ciesząc się, radując i oddając chwałę Bogu za to, że zbawił ich, że mogli oglądać zbawienie i są zbawieni. Ostatnie wersety Pisma Świętego mówią o nowej Jerozolimie, o nowej ziemi, o nowych niebiosach. Wspaniałe opisy, które mówią o tym, co Bóg przygotował dla tych, którzy będą zbawiani. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Co na serce ludzkie nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy miłują Go. Którzy będą zbawieni. Oczywiście twórcza moc Boża jest podziwiana przez nas w dziełach stworzenia, w astronomii, w galaktykach i tu w mikro, makrokosmosie, w przyrodzie. Tak więc Bóg miłuje człowieka. On chce, aby zbawić człowieka. Ale jeżeli pójdziemy za tym złym głosem, za głosem człowieka czy boskiego przeciwnika, no to trudno się mówi. Tutaj pokazuję dwa systemy myślenia. Słońce czy Ziemia, Bóg czy człowiek. Pierwszy system, gdzie Ziemia jest w centrum, a wszystko krąży do niego, jest tak zwany system ludzkiego myślenia. My szukamy porady u ludzi, ludzie są autorytetem dla nas. O, nie wiemy jak to wygląda, idziemy się pytać ludzi i dla nas może być ten alfa i omega człowiek. Ale Pismo nie tak podaje nam. Centrum chrześcijaństwa, centrum każdego z nas jest Bóg, tak? Słońce jest centrum naszego układu planetarnego. To jest taka przemiana kopernikańska. Mamy patrzeć na Boga i od Boga się uczyć. Boskie słowo jest najważniejsze. No, oczywiście są niektórzy ludzie, którzy ponad słowo Boga mają słowa apostołów. No, jakiegoś tam apostoła, jakieś wypowiedzi i te słowa apostoła, jak to jest ważniejsze niż słowo Boga. Człowieku, ty źle rozumiesz Pismo Święte. To, co Bóg mówi, jest najważniejsze. A to, co apostołowie mówią, też jest ważne, ale oni wypowiadali to pod kątem Boga, nie pod kątem swoim. Bóg jest centrum wszystkiego. I uczmy się od Boga. I teraz właśnie zobaczmy, jak to w praktyce wygląda. Tak.
Nauka Jezusa, a nauka ludzi. To mamy właśnie te dwa centrów. Albo człowiek, albo Bóg. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą? Ludzie byli zdziwieni, słuchając Jezusa Chrystusa. Nowa nauka? Głoszona z mocą? Niektórzy mówili, no żaden człowiek tak nie przemawiał. No tak, bo to przemawia Bóg. Bóg boskie słowo przemawia. Nie ludzie, którzy szepczą i markocą, różne takie śmieszne wywody dają. Następnie z Ewangelii Jana. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc, nauka moja nie jest moja, lecz tego, który mnie posłał. Jeżeli ktoś chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. A kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Czyli dziwili się, Chrystus żadnych szkół nie skończył, prosty cieśla z Nazaretu. I dziwili się, skąd taka uczoność jest. Uczoność jest właśnie nauka z Pisma Świętego. Chrystus znał perfekt Pismo Święte. Był związany modlitwą ze swoim Ojcem. I mówił, że nauka to nie jest moja. Ja sobie tego nie wymyśliłem, ale to jest Ojca nauka. A kto chce pełnić wolę Ojca, ten pozna, czy ta nauka jest boska, czy nie. I to jest właśnie to, że ludzie zachwycili, o, jestem uczniem Gamaliela, a, jestem uczniem tego księdza i tak dalej. O, ja tylko słucham to, co papież mówi. O, tylko biskup. Nie, masz słuchać to, co Bóg mówi. Poznaj naukę Jezusa Chrystusa. Nie poznawaj naukę ludzką. Poznaj dobrze cztery Ewangelie. Ewangelia Marka. On zaś rzekł, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano. Lud ten czci mnie wargami, a serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. I tu mamy zderzenie nauki ludzkiej, nauki Bożej. Są przykazania Boże i przykazania ludzkie. I te ludzkie przykazania muszą w sposób chytry uchylić boskie przykazania. Ja przez prawie 50 lat widziałem naprawdę akrobacje, które doprowadzały do usuwania nauki Bożej i przykazań Bożych. Nie zgadzałem się, bardzo ostro występowałem. Ale to jest to, że człowiek myśli, że jest mądrzejszy od Boga. I Chrystus mówi, daremnie mi cześć oddają, głosząc nauki, które są ich naukami. To nie są Boga nauki. Chcecie iść za ludźmi? Proszę bardzo. Zobaczymy, co wam ludzie dadzą. Kolejne słowa z listu do Filipian, 3 rozdział. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu z was tedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślimy, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajcie w tym, co już osiągnęliście. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. Patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki u was macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Mamy cel. Cel, do którego zdążamy. Nagroda w górze. Tam jest nasze powołanie.
i mamy przyłożyć się do tego, aby osiągnąć ten cel. Wiadomo, że Bóg na drodze, bo to jest tak zwana dynamiczna prawda, na tej drodze będzie nam różne rzeczy objawiał, będzie nam pomagał w naszej drodze do zbawienia. Mamy wzór, postępujcie według wzoru. Wzorem tym jest Jezus Chrystus. Oczywiście są wrogowie Krzyża Chrystusowego, ale oczywiście oni w imię Boże postępują, ale apostoł mówi wyraźnie o nich, jesteście wrogami Krzyża Chrystusowego. Tutaj mamy różne wersety z Pisma Świętego mówiące o zbawieniu. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Słowo, które może was zbawić, Pismo Święte obdarzy mądrością cię ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Łaską jesteśmy zbawieni. Ewangelia przynosi nam zbawienie. I na samym końcu z Dziejów Apostolskich, jak to Paweł był uwięziony, wtedy ten stróż więzienny krzyknął: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? To jest właśnie bardzo ważne pytanie. A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa. Tam nie mówił, że wierz w jakichś świętych, wierz w jakichś kardynałów, jakichś papieży. Wierz w Pana Jezusa. On jest podstawą. To jest największą autorytetem w wierze chrześcijańskiej. Pan Jezus. Nie co człowiek powiedział, nie jak człowiek zinterpretował. Oczywiście wiara aktywna, nie wiara, że wierzę w Pana Jezusa, a już będę zbawiony. Nie, nie. Wiara wierze nie jest równa. Wiara żywa, połączona właśnie z Duchem Świętym, który wlewa się człowieka i prowadzi go, poucza. Tak więc, czytając Pismo Święte, studiując Słowo Boże, wyrabiając ten nawyk codziennego czytania Pisma Świętego, wchodzimy pod opiekę naszego dobrego pasterza, którym jest Jezus Chrystus. Jako ta owieczka, On nas strzeże przed wilkami drapieżnymi. Są wilk w owczej skórze, podszywają się, starają się człowieka zniszczyć. Człowiek czasem jest tego nieświadomy. Przybiera postać różną, to węża, to jakiegoś człowieka i tak dalej. Bądźmy bardzo ostrożni, bo może to nas bardzo drogo kosztować. Życie wieczne. Bądźmy blisko Chrystusa, naszego dobrego pasterza. Na zakończenie podaję kilka takich pomocnych stron internetowych do studiowania Pisma Świętego. To jest w języku angielskim i w języku polskim. To są te dwie strony angielskie, to są strony do studiowania, oczywiście takie bardziej zaawansowane już studiowanie, które polega na porównywaniu różnych wersetów. To już jest taki, można powiedzieć, wyższa szkoła jazdy. A druga strona, język polski, mamy różne przekłady Pisma Świętego, gdzie możemy szukać różnych wersetów, które nam może pomóc w tym codziennym studiowaniu Pisma Świętego. Kończąc ten temat, który był związany z nawykiem studiowania Pisma Świętego, z wyrobieniem w sobie nawyku studiowania Pisma Świętego, i abyśmy mieli korzyści z tego, duchowe korzyści studiowania, zapraszam na kolejną, przedostatnią już część, dziewiątą, mówiącą o wolności religijnej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję.